sposób pani płaci rachunki? Przez internet, na poczcie? Przez internet, tradycyjnie, starą metodą. A dlaczego pani nie używa na przykład internetu? Już za stara. Przez internet. A dlaczego państwo wybraliście akurat taką metodę opłacania rachunków? Z braku czasu. Żeby było wygodniej. I najkorzystniej bez opłat dodatkowych, tylko same rachunki. Przez internet, oczywiście. A dlaczego? No bo łatwiej i szybciej. I w jaki pani sposób płaci rachunki? Tradycyjnie, na poczcie, przez internet? W banku, proszę pani. A różnie, i przez internet, i tradycyjnie. A którą metodę pani bardziej poleca? Wie pani co, to zależy dla kogo. No, ten, kto ma internet i się na tym dobrze zna, no to przez internet. A jak na przykład starsze osoby lubią robić tradycyjnie. W banku albo na poczcie. A dlaczego? Nie myśli pani, że na przykład lepszą metodą byłby internet? To by pani nie płaciła prowizji. Internetu, serduszko. I nie znam się w ogóle na tym. Ja na bank płacę. A dlaczego w banku akurat? Dlatego, że mam blisko do banku, przez internet nie. Na poczcie. A dlaczego pani wybiera akurat taką metodę? Bo mam blisko pocztę. A na przykład są takie kursy teraz dla seniorów, żeby nauczyć się korzystać z internetu. Tam by pani na przykład nie dopłacała prowizji. A, to parę groszy nie chcę już. Przez internet. A dlaczego przez internet? Wygodniej, szybciej. W jaki sposób pani płaci rachunki? Na poczcie, przez internet? Przez internet. A dlaczego pani akurat taką formę? No tak, mi jest wygodnie, nie muszę nigdzie chodzić. I tak, i tak. Czyli nie poleca pan konkretnie którejś metody, tej, która jest lepsza na przykład? No lepsze jest przez internet, bo to jest szybsze. No i tam nie pobierają żadnych prowizji na przykład? No tak. Na poczcie, albo w innej żabce. Przez internet nie płacę, bo nie mam internetu. Przez internet. A dlaczego akurat taka forma? Wygodniej, takie czasy. Wygodniej, a może taniej? No to oczywiście, że bezkonkurencyjnie, nie? Przez internet. A dlaczego akurat taka forma? Bo tak mi wygodnie. Nie wygodniej, muszę, a może taniej? Nie muszę chodzić z pieniędzmi. Kredyś mi okradli, jak szłam płacić rachunki, właśnie cała torba poszła z rachunkami, z pieniędzmi. No i od tej pory płacę przez internet. A proszę mi powiedzieć, czy trudno było się na przykład nauczyć to robić? Nie, starsza pani bez problemu. Przez internet nie, w banku tak. A dlaczego na przykład nie przez internet? No w ogóle przy internecie nie działam, nic. Także, a w ogóle nawet jakbym działała, to bym nie ufała przez internet. Nie polecam też synom, którzy mają na przykład lokaty czy coś, bo to co się słyszy najlepiej. W ogóle starymi zasadami wolę mieć wszystko w ręce, dokumenty, wiedzieć, że wpłaciłam, dostać potwierdzenie, no i dziękuję. I nawet pomimo tego, że tam pani płaci na przykład prowizję i troszkę więcej tych pieniążków? No, pomimo tego, tak, to by była za wysoka cena, po prostu moja niepewność. Tam jest tylko kliknięcie, potem nagle bym zobaczyła, że co, że coś się nie zgadza, albo że była wpłata i nie ma jej. No, nie stosuję tego po prostu. Sosnowiczanie swoje rachunki płacą w banku, na poczcie, ale również przez internet. Może właśnie w tym nowym roku nauczmy się czegoś nowego. Pójdźmy na kurs komputerowy i na przykład wykonujmy transakcje tylko i wyłącznie przez internet. Zaoszczędzimy swój czas, a przede wszystkim pieniądze.